Wrony. No z tym Dziadkiem Mrozem to Grzegorz Frontczak po bandzie, proszę państwa, pojechał. Gdzie nie gdzie bandy też się utworzą, a to za sprawą intensywnych opadów śniegu, których mogliśmy doświadczyć. Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego. Dzień dobry pani poseł. Pozdrawiam serdecznie z zaśnieżonych Mazur. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A pan skąd pozdrawia? Z Wielunia, jak za moimi plecami widać. A myśli pan, że to takie oczywiste, że za pańskimi plecami ja widać Wieluń? No to muszę panu powiedzieć, że ma pan niezwykle bujną wyobraźnię. Tak, wiem o tym. Proszę państwa, no to zacznijmy w takim razie od tych Warmii i Mazur. Rzeczywiście wam tam napadało tego śniegu? Jest przepiękna aura, rzeczywiście jest śnieżnie, ale warto powiedzieć, że dzisiaj dzień jest też dłuższy od najkrótszego dnia roku. W związku z tym mam nadzieję, że w tych trudnych czasach możemy też o kilku optymistycznych aspektach tutaj nadmienić. Mm-hmm. U pana posła coś posypało, czy nie? Tak, posypało, ale rano wczesnym rankiem byłem na zakupach i już niestety widać, że ten śnieg topnieje. Niestety nie będzie takiej fantastycznej, można powiedzieć, świątecznej, śnieżnej atmosfery, ale cóż, no taki okres. Opady śniegu są na dziś również przez synoptyków przewidywane, czy też prognozowane. Ale to mnie pan zaimponował. Gdzie pan był tak z samego rana na tych zakupach? O której godzinie pan wstał? O 5:30, a o 6:00 byłem w piekarni, następnie byłem na targowisku po jakieś warzywa i owoce. No i potem tutaj do biura poselskiego dotarłem, żeby się troszkę przygotować na audycję. Mm-hmm. A jak przygotowania do samych świąt przebiegają u pana w domu? U mnie w domu to jest, wie pan, dla mnie to jest swego rodzaju nowość, ponieważ od maja jestem w związku małżeńskim i to jakby taka z moją małżonką pierwsze nasze wspólne święta i takie oddzielne święta od można w pewien sposób powiedzieć, od rodziców, aczkolwiek oczywiście na Wigilii jesteśmy u mojej mamy w Wieluniu, a resztę świąt spędzimy u teściów w Obornikach Wielkopolskich. Mm-hmm. Pani poseł? Przygotowania to praca, praca, praca i tutaj zwrócę się do dziewczyn, do pań. Pamiętajcie, że nasi panowie, mężczyźni, mężowie, bracia, synowie również mają ręce. Wiem, że zawsze znajdzie się jakieś usprawiedliwienie. Pani poseł, przepraszam najmocniej. Przepraszam, słabo słychać. Halo, halo, Urszula Pasławska, jakieś zakłócenia. Tak, po dyżurze od razu zachęcam do tego, aby pomóc żonie wspólnie z dziećmi przygotować razem święta, bo święta są nasze wspólne. Mm-hmm. Co pani przygotowała na te święta? Wie pan, u nas na Mazurach mamy takie różne tradycje, bo Warmia i Mazury to jest taka mieszanka kulturowa. Tutaj po wojnie przyjeżdżali wszyscy i z północy, i z południa. W związku z tym naprawdę w każdym domu te święta wyglądają ciut inaczej. U mnie jest akcent mazurski. Na Mazurach, w domach mazurskich na Wigilię jadło się kaczkę. Ja taką kaczkę przygotowałam. Oczywiście po 12:00. Po północy znaczy się. Tak, oczywiście po północy. Czyli już po pasterce. Właśnie u Mazurów świętowało się, czy modliło się nie na pasterkę, nie wieczorem, tylko nabożeństwo poranne, często 4:00, 5:00, to była jucznia. Dzisiaj ta tradycja już jest rzadko kiedy realizowana, ale rzeczywiście te święta wyglądały trochę inaczej. To miało związek z charakterem ludności, która to mieszkała. To była ludność protestancka, ewangelicka i te tradycje trochę różniły się od chociażby zaprzyjaźnionej Warmii, gdzie mieszkali katolicy. Mm-hmm. Czyli chrześcijanie, jakkolwiek by nie patrzeć. Pan poseł Rychlik. Oczywiście, oczywiście. Chciałem tutaj na wstępie sprostować. To nie jest tak, że mężczyźni nie pracują w kuchni. Sam lepiłem pierogi i tam też inne, kroiłem warzywa i inne też dokonywałem innych procederów. Wie pan, panie pośle, jak pan już zaczyna mówić, że kroiłem tam inne warzywa, to ja zaczynam mieć wątpliwości. Natomiast u nas to Wigilia i święta są oczywiście tradycyjne pierogi, z grzybami, jakiś żurek albo jakaś zupa rybna. Także myślę, to wszystko wchodzi w ramy ogólnopolskie, natomiast wielu... Ja słyszałem dobrze, żurek?
Tak, tak. Żurek, to znaczy barszcz czerwony, przepraszam. A, no właśnie, tak. Bo żurek to raczej barszcz biały. Powiedział pewien polityk, skrót myślowy. Natomiast tak jak z opowiedzi tutaj przed naszą audycją mówiono o tym, kto przynosi prezenty. W Wieluniu jest tak, że do części domów przynosi dzieciątko, a do części osób Mikołaj, Święty Mikołaj. My jesteśmy na pograniczu II Rzeczpospolitej i tutaj ta Opolszczyzna, Dolny Śląsk, ziemia łódzka i śląsk się mieszają i u nas nie ma tego zdiagnozowanego dostarczyciela prezentów. My sprowadzamy wszystko do choinki i do tego, kto przynosi prezenty, no ale dobrze, no taka tradycja. Pani poseł, a u was kto? No, sprawa jest jasna. Zawsze był to Mikołaj i chciałabym, aby tak pozostało. W sensie, tak abyśmy nie za często mówili o tym, że to ktoś inny niż Mikołaj przynosi prezenty, bo mój 7-letni syn zaczyna dzisiaj wątpić w to, że święty Mikołaj istnieje, w związku z tym dużą rolę do mają tutaj media, aby nie przypominać być może, kto jest odpowiedzialny za prezenta. Pozwólmy też dzieciom cieszyć się tą piękną historią, tą piękną legendą. Kiedyś będą wspominali to, że wierzyli w świętego Mikołaja. No ale to sprawa jest oczywista i to nawet nie podlega najmniejszej dyskusji, że przecież święty Mikołaj istnieje. Oczywiście. Ale widzi pani, ale to musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić. To jak tam u was na tej Warmii i Mazurach dwa razy Mikołaj chodzi w ciągu roku? Nie, dlaczego? Na 6 grudnia? Z 5 na 6 grudnia, to kto? Nie, oczywiście Mikołaj. No to wychodzi na to, że dwa razy. Mikołaja. No wychodzi na to, że dwa razy, ale chyba wszędzie tak wydaje mi się, że jest taka tradycja, taki zwyczaj. A to jest taki przedsmak świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście jest to piękna taka tradycja, która jest skierowana tylko do dzieci. Mm-hmm. Co będzie na wigilijnym stole u państwa? Pan poseł Rychlik już zaczął tutaj o barszczyku, no to okej, przyjmuję. Warmia i Mazury, jakaś zupa jest, czy nie ma? Pomijając kaczkę, tak, rzecz jasna, po północy. Oczywiście jest barszcz, jest karp, są takie ciasta. A karp to jaki, w galarecie czy smażony? Smażony na masełku, ale są takie specjalne też ciastka, przepyszne, nazywają się fafernuchy. To są ciastka z cynamonem i pieprzem, podobne do naszych pierników. W związku z tym również takie ciastka wieszane są na choinkę i ozdabiane. A myślę, że reszta potraw jest taka zwyczajna, znaczy podobna do tych, których są w innych domach. Obowiązkowo jest sałatka jarzynowa, która chyba jest na każde święta, urodziny, imieniny, Wigilię, Wielkanoc, taka nasza sztandarowa potrawa. Mm-hmm. Pan poseł Rychlik, to pomijając już te warzywa jakieś tam, które pan kroił, to rozumiem, że z tych jakichś tam warzyw sałatka jarzynowa powstała. No właśnie ta sałatka jarzynowa, sos tatarski, oczywiście na stół już na dni świąteczne, nie na wigilijny stół, ale na dni świąteczne, szyjka, jakaś swojska kiełbasa, która tutaj jakby w ostatnim czasie w rejonie się cieszy taką renesansem. Powstają jakieś małe przetwórnie i rolnicy sobie, czy mali przedsiębiorcy właśnie te podniebienia nasze konsumentów zdobywają. No cóż, oczywiście kompot z suszu dzisiaj. Powtarzam. Momencik, panie pośle, zaraz do pana wracam. Pani poseł, u pani poseł też kompot z suszu jest? Tak, panie redaktorze, no, oczywiście jest kompot z suszu, jest wszelkie inne kompoty. No ja dobrze, zdrową żywność. Ale po co ten kompot z suszu? Bo powiem szczerze, nie rozumiem. Ciekawa, pierwszy raz uczestniczę w rozmowie politycznej, która ma wymiar kulinarny. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście to jest związane z tym, aby przyspieszyć trawienie, ale mam i również inne kompoty i inne napitki dla dzieci. Tutaj korzystam z tego, co udało mi się zrobić jesienią, wekując słoiki, wekując owoce i robiąc kompoty. I zachęcam wszystkich do tego, aby stawiać na naturalną, najlepiej przez siebie zorganizowaną polską żywność. A lubi pani ten kompot z suszu?
Z tych suszonych śliwek, uwielbiam. Bo zakładam, że o śliwkach uwielbiam. Rozmawiamy, tak? Wędzone śliwki, ale widzę, że pan... Nie, no nie... Coś nie bardzo. Zresztą mam traumę z dzieciństwa, po prostu nie lubię i tyle. No właśnie, ale smaki się zmieniają, ja kiedyś też nie lubiłam, teraz zanim przepadam. A pan poseł Rychlik, to lubi ten kompot z suszu? Bardzo lubię. U nas jeszcze to jest kompot suszonych jabłek, czy tam też jakoś podsuszonych gruszek, także on jest taki wieloowocowy, ale lubię, ale to jest taka... raz w roku, czy tam w okresie tylko świątecznym to jest taki, ten kompot się przygotowuje, więc może też dlatego tak jakoś go polubiłem i na niego czekam. Mm-hmm. No dobrze, ponieważ pani poseł Pasławska doprasza się tego, żeby to była rozmowa polityczna, to ja mam takie pytanie stricte polityczne. Powiedzcie mi państwo, proszę, kiedy wy między sobą będziecie się... dobrze czuć. Kiedy będziecie rozmawiać językiem ludzkim, a nie językiem, który powiedzmy, no w cywilizowanych społecznościach do języka ludzkiego się nie zalicza, tak ogólnie do tego tematu podchodzić. Czyli mówiąc inaczej, kiedy będziecie dla siebie po prostu ludźmi i będziecie w drugim człowieku, czy w drugim pośle widzieć człowieka? Pani poseł Pasławska. Staram się to urzeczywistniać na bieżąco i każdego dnia i na każdej debacie sejmowej. Natomiast myślę, że nam wszystkim potrzebna jest pewien dystans, jednak ustalenie priorytetu, bo proszę zauważyć, w tak szybkim, zmieniającym się świecie, w związku z sytuacją na wschodzie i ambicjami Rosji, w związku ze sporem z Komisją Europejską, w związku z tym, że Polska nie otrzymała dzisiaj do tej pory pieniędzy z Nowego Ładu. Naprawdę potrzebne jest nie tylko współdziałanie, ale też wzajemne słuchanie się. I tutaj zwrócę się do pana z Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę dzisiaj macie wiele instrumentów do tego, aby ten spór chociażby z TSUE zakończyć, tak jak chociażby zrobiły to Niemcy w ostatnim czasie. Bez mądrej, odpowiedzialnej polityki nie uda nam się wyjść na prostą. Rozumiem, że dzisiaj w PiS-ie jesteście państwo zakładnikami pana Zbigniewa Ziobry, który skłóca Polskę z Unią Europejską. Ale czas zakończyć te spory, bo inaczej zostaniemy sami w Europie, zostaniemy sami jako Polacy, zostaniemy sami z pandemią. Wiele razy przekonaliście się państwo, że potrafimy jako Polskie Stronnictwo Ludowe znaleźć państwem kompromis. Wspólnie wybraliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, poparliśmy budowę czy umocnienie granicy polsko-białoruskiej. W związku z tym naprawdę to porozumienie jest bardzo potrzebne i proszę, aby wszyscy zrobili się krok do tyłu i od nowego roku, a być może od nowego roku udałoby się zmienić pewną taktykę i zachowania i strategię Polski, tak aby szukać tego porozumienia i doprowadzić do stabilizacji w polskiej prawie, polskiej gospodarce i w sytuacji międzynarodowej. Pan poseł Rychlik. Panie redaktorze, dlaczego od nowego roku? To już dzisiaj będą zwierzęta mówić ludzkim głosem, więc tym bardziej politycy i posłowie powinni do siebie w sposób i z szacunkiem odnosić się, jeśli chodzi o tutaj ten poziom i dyskurs, poziom dyskusji politycznej, to tak de facto odbiegamy od tej normy, o którą też, czy które oczekują od nas mieszkańcy, obywatele, nasi wyborcy, niejednokrotnie puszczają nerwy i to nie tylko, chcę powiedzieć, nie tylko ze strony polityków opozycji, czasami również opcji rządzącej. Natomiast fakt jest taki, że co niektórym w Polsce zależy jak najbardziej na tym, ażeby nie rozmawiać na argumenty i prowadzić merytoryczną dyskusję, tylko ażeby właśnie zwyciężały emocje i to niestety nie te pozytywne, a te negatywne. I na tym skupia się wielu polityków opozycji i w taki sposób prowadzi swoją politykę i to zarówno na szczeblu tym niższym, jak i liderzy i główne postacie opozycji realizują politykę. Ja oczywiście nie mówię tutaj o pani poseł, bo zgadzam się, że nigdy nie słyszałem na sali plenarnej czy w innych okolicznościach z ust pani poseł jakiejś agresji czy kreatywnych określeń, ale niestety biorąc pod uwagę całość opozycji, to tak należy to ocenić. To co musiałoby się takiego wydarzyć, żebyście się nawzajem szanowali i nawet lubili być może, no? Pani poseł.
Myślę, że to jest obecna sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest takim momentem, abyśmy mogli wsłuchiwać się w swoje argumenty, no bo to jest sytuacja niezwykle niebezpieczna. Proszę zauważyć, jest powszechna zgoda, i tutaj nie mówię o partiach politycznych, na masowe wymieranie, na ciche masowe wymieranie narodu. Rok temu o tej porze była podobna liczba zakażeń, ale zdecydowanie było mniej śmierci. W związku z tym mamy sytuację tragiczną. Mamy sytuację bardzo niebezpieczną, jeśli chodzi o, jeszcze raz powiem, Rosję, bo tutaj kluczowe są najbliższe dni, z tego co mówią chociażby spotkani uchodźcy przez dziennikarzy. W najbliższych dniach będzie decyzja, czy Białoruś ma podjąć decyzję, czy akcja związana z emigrantami będzie kontynuowana. 25 grudnia dokładnie to się ma wydarzyć, to jest ta data graniczna. Grudnia. Mhm. I znaczy, co musi się jeszcze wydarzyć dzisiaj, aby dalej pchać Polskę w spór międzynarodowy? Dzisiaj Europa nie jest gotowa na wojnę hybrydową czy jakąkolwiek inną z Rosji, bo proszę zauważyć, brak sojuszników może doprowadzić do tego, że jeżeli ktokolwiek zaatakuje Polskę, będziemy słyszeć tylko słowa ubolewania. Dzisiaj nikt w Europie, dzisiaj nikt na świecie, mam takie przekonanie, w tej sytuacji pewnego konfliktu i napięcia nie stoi po stronie Polski. Czy Amerykanie dzisiaj stoją po stronie Polski? No dzisiaj też w jakimś sensie w rozkroku. Patrzą, co się wydarzy z ich jedną z największych inwestycji, która, mówię tutaj o TVN-ie, która została zlokalizowana w Polsce. Naprawdę czas zakopać rowy, czas się szukać porozumienia w imię bezpieczeństwa i interesu naszego kraju. Pani poseł, mówi pani coś nazwisko François Fillon? Ale proszę kontynuować. To jest były premier Francji. Wie pani, dziwnym trafem znalazł zatrudnienie w rosyjskiej spółce. Oczywiście. Rosja ma na celu dzisiaj. Oczywiście. Bo dzisiaj, bo panie redaktorze, chodzi o to, żebyśmy my z Niemcami, Francją i Rosją mieli lepsze relacje niż Rosja z resztą Europy, a do tego nie jesteśmy w stanie doprowadzić. Bo jeżeli Europa zacznie dogadywać się z Rosją ponad naszymi głowami, a tak to miało miejsce chociażby w ostatnich miesiącach, kiedy prezydent Francji i pani kanclerz Merkel rozmawiała z Putinem i Łukaszenką poza głowami Polski. Czy państwo nie czujecie, jak niebezpieczna jest ta sytuacja? Jak niebezpieczny jest to moment dla bezpieczeństwa państwa polskiego? Pan poseł Rychlik. Tutaj w dzień wigilijny, w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, niestety z panią poseł nie mogę się zgodzić, ponieważ ta cała sytuacja, która jest między innymi na wschodzie, które jest na granicy polsko-białoruskiej, ale również ukraińsko-rosyjskiej, to jest, można powiedzieć, pokłosie polityki właśnie mocarzy europejskich, tych elit europejskich, zachodnich, Niemiec, Francji, którzy pozwolili na tą bezkarność Rosji, między innymi poprzez budowę gazociągów Nord Stream 1, potem teraz Nord Stream 2, poprzez szantażowanie przez politykę gazową Europy takich krajów bloku byłego, bloku radzieckiego. To jest między innymi taka polubowność i zgoda, podpisywanie i zgadzanie się na niekorzystne dla Polski umowy, chociażby umowy gazowe podpisane przez pani poseł kolegę, czy można powiedzieć teraz przełożonego w jakimś stopniu pana wtedy wicepremiera Waldemara Pawraka. I to jest pokłosie wielu innych okoliczności, które można opisać w ten sposób, że dopóki nie dotykało to nas, czyli nie dotyka to nas Niemców, nie dotyka to nas Francuzów, to tam na wschodzie niech dzieje się co chce. I to doprowadziło do wojny na Ukrainę i to doprowadza do dzisiejszej bardzo trudnej sytuacji militarnej właśnie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Proszę państwa, rosyjskiej. I tu będziemy też jakoś patrzeć, spojrzeć też retrospektywnie na tą sytuację, która dzisiaj jest. Jeśli chodzi, powiedziała pani, że zgodziliście się i głosowaliście wspólnie za budową tej bariery fizycznej na granicy, czy tego płotu na granicy z Białorusią. Ale czy
zadaniem polskiego polityka. Czy jest inna racja polska stanu niż bezpieczeństwo Polski? No to był wasz obowiązek, a nie żadna tutaj... Panie pośle, tutaj akurat będę bronił PSL-u, bo PSL w odróżnieniu od innych partii opozycyjnych zagłosował zgodnie z tą frazą, którą pan wygłosił. Inne partie opozycyjne miały co do tego pewne wątpliwości. Urszula Pasławska, Paweł Rychlik, bardzo państwu dziękuję. To były dwie strony, już 27,5 minuty po godzinie 8:00. Thank you.